Cześć, witajcie. Od pewnego czasu prowadzę swój kanał i myślę, że to jest najwyższa pora na to, aby podzielić się z wami moją kolekcją komiksów, książek i mang, jakie dotychczas udało mi się kupić, zebrać. W związku z tym, zapraszam Was na krótką wycieczkę po półkach, regałach. Będziecie mogli zobaczyć to, co obecnie posiadam. Zapraszam. A zaczniemy od tego, że tutaj mamy wiszącą półkę, na której znajdują się książki. Na przykład Max Czornej, najszczęśliwsza Max Czornej, inna Gabriela Gargaś. Kiedyś się odnajdziemy. Są tu jakieś figurki jak widzicie, ta już jest mocno zdezelowana, powycierana z gry o tron i tylko jedna książka, jeden tom. Tutaj znajduje się Mroczny Zbawiciel od wydawnictwa Fabryka Słów. To jest wydanie tom pierwszy i drugi w jednym tomie. Oprócz tego Mamy tutaj takie rzeczy jak Andrzej Pilipiłki, kroniki Jakuba Wedrowicza, czarowniki Wanów, zagadka Kuby rozpruwacza, Weźmiesz czarną kurę oraz Wieszać każdy może. Jest to taka swojska fantastyka. Śmie śmieszne takie książeczki. Znalazło się też tutaj no dosyć stare wydanie. Trochę taka wersja to jest kieszonkowa. Nie wiem, czy kiedykolwiek pojawiła się inna Diablo. Dziedzictwo Krwiczarna Droga i Królestwo Cienia to jest wydanie od wydawnictwa Isa. Jak nie wiem, czy to dobrze widać, ale papier już jest naprawdę wiekowy. Jest tu komiks z Pademeku, złego ojca Tom drugi, bo akurat idealnie się mieści. I jakieś tam książki, które żona kiedyś kupiła, właśnie w formie kieszonkowej. Ja nie kupuję takich książek. One się tak jakoś ostały tu u nas. No, coś mi tu światło bardzo świeci w obiektyw, ale. O, spróbujmy. O, może tak. Tutaj są kaczory Donaldy. Historie, niesamowite historie w krainie Faraonów i Gigant Poleca. To jest zbiór z roku 2021 plus chyba pierwszy tom z 2022. Za późno e, kupiłem prenumeratę, i dlatego ten jeden tom dostałem dodatkowo, a pierwszy z 2021 musiałem sobie dokupić osobno. Ale idąc dalej, mamy tutaj, dlaczego mamusia przeklina e, jakaś książka mojej żony. To są głównie jej książki. Hmm. Tylko nie mów mamie, zupełnie normalna rodzina. To nie wiem, czy marca mi kiedyś nie poleciła. Jestem nieletnią żoną. Byłam służącą w arabskich pałacach. Tutaj mamy dwie książki Caroline Kepnes. Ty oraz Ukryte Ciała. Na podstawie tych książek powstał serial na Netflixie. To jest thriller o takim mordercy. Moja Warówna Vanessa też książka polecona przez Marcę. Całkiem ciekawa. Natomiast bardziej myślałem, że to będzie thriller, ale to jest taka powieść, powieść obyczajowa, w której dziewczyna zostaje wykorzystana seksualnie przez swojego nauczyciela i za bardzo nie potrafi sobie z tą sytuacją poradzić. No, sprawdźcie, jeśli interesują Was takie tematy. Uwikłana. Aha, Gdzie jesteś Bernadette? To taka książka, którą dostałem tam za przysłowiowy grosik. Natomiast tutaj znajdują się komiksy <noise> książki Remigiusza Mroza. Pierwsze i ostatnie, które kupiłem, bo już raczej nie sięgnę po książki tego autora. To też kupiłem dla żony. A to kupiłem kiedyś w Bidronce za jakieś 10 zł. Hashtag kupiłem dla żony. Tak wygląda książka ze złamanym grzbietem po jej czytaniu. Natomiast mnie interesowały te książki z chyłką. No i przeczytałem kasację w miarę, zaginięcie jeszcze ok. Rewizja już trochę mnie męczyła i monitoru nie skończyłem. Kontratyp. No to właśnie. Może kiedyś się zmuszę i skończę, i na pewno już kolejnych nie kupię. Także jeśli chodzi o tą półkę, to to jest wszystko. I przejdźmy dalej. A będziemy kontynuowali z kolejnymi książkami. E, tutaj mamy książki od wydawnictwa Wesper Twierdza, e, Zgroza w Danwich i przerażające opowieści, e, czyli adaptacje opowieści Lovecrafta. E, kolejna część, przyszła na Sarna z Zagłada. E, opowieści niesamowite i fantastyczne. Też e, wszystko to jest e, H.P. Lovecraft. Naominowik, dwie pozycje: wybrana oraz moc srebra. To jest taka fantastyka w klimacie, powiedzmy sobie, baśniowym, gdzie głównymi bohaterkami są kobiety. Całkiem przyjemna, jeśli ktoś mm, lubi właśnie takie baśniowe klimaty, typu tam nie wiem, w, w, w Narni czy coś takiego. A tutaj są świetne trzy książki Marka Hodera, wydane przez Fabrykę Słów. W dziwnej sprawie skaczącego jacka, w zdumiewającej sprawie nakręconego człowieka oraz w wyprawie w góry księżycowe. No i bardzo fajnie wydane e, książki. Fantastyka, taka steampunkowa, e, to jest zintegrowana oprawa z zakładeczką. Tutaj możecie sobie przeczytać ewentualnie e, taki skrót, o czym ta książka jest. Natomiast problem polega na tym, że chyba się w Polsce te książki nie przyjęły, bo oryginalnie wyszły trzy, dwie albo trzy kolejne. No i Fabryka słów albo nie dostała prawa, albo nie chcieli ich wydawać. No nie ma tych książek, e, przynajmniej po polsku. E, później mamy Jarosława Grzędowicza Panodowego Ogrodu. Tutaj chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. E, to jest. E, to wcześniejsze wydanie, bo teraz niedawno wyszło nowe. Ono mnie zupełnie satysfakcjonuje. Maja Lidia Kosakowska: Więc krwi o tej książce Wam opowiadałem w jednym z filmów. To są opowiadania oczywiście. Natomiast tutaj mamy Upiora z południa drugą książkę z opowiadaniami tej autorki. Oprócz tego Roger Żelaznej, kroniki Amberu, tom pierwszy i drugi, a w zasadzie są to też wydania zbiorcze, bo wcześniej te, mm, te tomy były jeszcze rozbite na mniejsze. To jest wydanie w twardej oprawie z obwolutą, e, bardzo ładne. Natomiast tutaj na końcu kryje się jeszcze coś takiego. To jest księga Kejna. To jest książka. E, która została wydana przy okazji premiery gry Diablo 3. I są tutaj różne takie zapiski, że tak powiem, pogłębiające imersję w świecie sanktuarium, będące ciekawostką dla fanów naprawdę bardzo fajną rzeczą. Jeśli to Was interesuje, o, zobaczcie, tutaj są takie świetne ilustracje na przykład Bal, Władca Zniszczenia. Duriel, władca bólu. Albo Belial, władca kłamstw. No i tak dalej, i tak dalej. E, to mówię, dla fanów Diablo e, bardzo serdecznie polecam, natomiast my schodzimy sobie tutaj półeczkę niżej i mamy Scotta MacLauda Stworzyć i Zrozumieć komiks. E, okładkowe wydania od Kultury Gniewu. Kroniki z młodości Gidelila, Lila Shenzhen tego samego autora Zakładnik następnie 5000 km na sekundę też komiks który recenzowałem Black Hole Charlesa Barnesa, Tutaj mamy Nie przebaczaj to są takie starsze troszkę tytuły wydane przez Kulturę Gniewu które można gdzieś tam w internecie dostać nawet za pół ceny Albo i mniej. Pół ceny okładkowej. Toshiro. Tutaj szczególnie mnie interesowały ilustracje Janusza Pawlaka. Podobno pracuje nad kolejnymi częściami przygód tego mechanicznego samuraja. Zobaczcie, no patrząc na taką okładkę, to nie sposób się skusić, żeby tego nie kupić, prawda? Pinki, Shavel, płciennik. Jeśli dobrze pamiętam. Paul Pope, Battling Boy. Świetnie zilustrowany komiks. Bardzo ciekawy świat takich bogów z innej planety. I jakichś tam potworów. No szkoda, że nie ma kolejnej części. Bo to jest urwana historia i jak na razie część kolejna w Polsce nie została wydana. Nie wiem czy została przez autora w ogóle stworzona i skończona. Michał Śledziński, wartości rodzinne, wydanie zbiorcze, świetny komiks, na szybko spisane również tutaj Michał Śledziński. Następnie, jeśli zrobisz to teraz, to co będzie zaraz, Bartosz Tybor i Piotr Nowacki, świetne ilustracje Piotra Nowackiego do tego komiksu i bardzo sprytnie przemyślana fabuła, sposób w ogóle przedstawienia wszystkiego w tym komiksie przez Bartosza Sztybora genialna rzecz. Trzeba ratować święta oraz wielki zły lis od Benjamina Rennera, Komiks ten również wam przedstawiałem. Wielkiego Zogolisa znajdziecie chociażby na kanale Sylwka. Tutaj mamy Henryka Kajdana i postscriptum od Jakuba Martewicza. Bardzo ciekawy artysta, który no dawno temu stworzył takiego bohatera la polskiego Jamesa Bonda. I jakiś czas temu wrócił do tworzenia komiksów. Robi to no można powiedzieć, własnym sumptem, bez żadnego wydawnictwa, które za nim stoi, więc szacunek przede wszystkim dla tego autora, za to, że ma energię i odwagę dzisiaj wydawać taki komiks, i ludzie chętnie po niego sięgają. Dalej tutaj mamy Pets, komiks, który dostałem od wydawnictwa Mandioka jako prezent. Nie polecam. Bardzo słabe coś. Niezrozumiałe w ogóle dla mnie. Jakiś absurd. Natomiast tutaj mamy Mr. Silence od Marka Turka. Taki komiks niemy, do którego na MFC dostałem taki oto wrys. Super sprawa. Idąc dalej, Clean Break Filipe Nunes, tutaj już mamy wydawnictwo Team of Comics i takie komiksy właśnie w miękkiej oprawie. Następnie Frederick Peters Olek oraz Niebieskie Pigułki, bardzo serdecznie polecam. Ja zacząłem poznałem tego autora od komiksu Olek, film też na moim kanale i bardzo mi się podobała ta historia, sposób rysowania, opowiadania, przedstawienia tych wszystkich wydarzeń. Niebieskie pigułki, jeszcze więcej tego samego, a w zasadzie lepiej, bo najpierw wyszły niebieskie pigułki, potem Olek. Halina, Morales, Gonzalez. komiks o kupie generalnie rzecz biorąc, też film na moim kanale. Blanket Craiga Thompsona, komiks już obecnie niedostępny albo dostępny z drugiej ręki, pewnie będzie kolejny do dodruk za jakiś czas. Może pokolana, bardzo fajny komiks Marcina Kołodziejczyka oraz Marcina Podolca, kupiłem go również gdzieś tam z drugiej ręki, bo jest to komiks od wydawnictwa Wielka Litera. Tutaj możecie sobie przeczytać o tym, o czym ten komiks jest. Natomiast, natomiast Partnerem wydania jest Kultura Gniewu. To Kultura Gniewu jako, że tak powiem, element czy głos świadczący o jakości tego komiksu. Może tak. Jesteś moją matką, Alison Bechdel oraz Fun Home. Fun Home przeczytałem i no to jest dobry komiks. Na pewno w jakiś sposób przełomowy, bo sposób w jaki opowiada o a życiu bohaterki, tym, co ją spotkało, o pewnych problemach rodzinnych, i tak to, że ktoś opowiedział w taki sposób w komiksie o swoim życiu, to jest w jakiś sposób przełomowe na pewno. Natomiast oprócz tego, element taki światopoglądowy, narzucania pewnych treści przez właśnie panią Alison Bechtel, jest przeze mnie nieakceptowalny, i to w tym komiksie bardzo mi się nie podobało i Jesteś moją matką, póki co nie czytałem. Dalej mamy Popioły, czyli jeszcze jeden komiks od Timofa. Później PTSD od wydawnictwa Nonstop Comics, świetny tytuł z bardzo fajną okładką, taką wyciętą i tutaj widzimy grafikę, która znajduje się na kolejnej stronie już wewnątrz. Boska komedia Oscara Wilda niedawno wydany przez Nonstop Comics. Dainted, dosyć stary tytuł, wydany przez wydawnictwo Broja. Press. Kupiłem go głównie ze względu na autorów, czyli Bartosza Sztybora i Piotra Nowackiego. Ostatni pisza, pisarz Jan Mazur Robert Sienicki. A troszkę ten komiks nie spełnił moich oczekiwań, ale może były zbyt wygórowane. Ogólnie całkiem w porządku, ale nic, co musielibyście przeczytać. Zgniecenie: Sytuacja Kostka. Komiks, który kupiłem niedawno. Jeszcze go nie czytałem. A Marvel Kinderland. Świetna sprawa. Taki nostalgiczny powrót do czasów dzieciństwa i, i różnych jakby rzeczy z tym związanych. Później mamy od oficyny wydawniczej Tore, Julię. Tutaj jest cykl z archiwum spraw. Może tak pokażę. Z archiwum spraw kryminalnych. Trzy części i osobny cykl przygody Krominolożki. Myślę, że te komiksy będą dalej wydawane przez Tore i będziemy mogli poznać kolejne historie z tą bohaterką. Tutaj taki zin, który otrzymałem w prezencie od Mikołaja z bloga komiksy. Tutaj też taki dodateczek, który dostałem do komiksu Pasja. To e, też taki mały zynik, który e, zakupiłem wraz e, z postscriptem Henrykiem Kajdanem. No i na końcu kosmata pułapka, którą mogli, o której mogliście już usłyszeć e, też w jednym z moich filmów. I przechodzimy sobie niżej. Ja sobie tu przyklęknę. Mm. Mamy twardo-okładkowe Marvele z cyklu powiedzmy Marvel Classic, czyli Amazing Spider-Man wieczne łowy Cravena bodajże taki to jest tytuł kolejny Amazing Spider-Man czyli Venom oraz Amazing Spider-Man Inferno nie mam jeszcze czwartego tomu który pewnie jakiś czas, za jakiś czas kupię dalej Ultimate X-Men, cztery tomy no nie będę wam tutaj o tym opowiadał bo jak chcecie się zainteresować X-Menami no to, to po prostu wiecie o co chodzi Deadpool Classic, dwa tomy. Nie przypadł mi do gustu sposób opowiadania tej historii. Te dwa tomy dostałem w prezencie. Stwierdziłem, że kolejnych tomów kupować nie będę. Lepsi Wrogowie Spidermana. Jeszcze tego komiksu nie czytałem. X-Men, punkty zwrotne, kompleks Mesjasza, Fajnie, że to zostało wszystko. W jednym formacie wydane, w twardej oprawie, w, z takiego samego materiału są te okładki. To jest taki jakby lekko miękki, taki e, pokryte takim miękkim jakby zamszem. Natomiast ta kolorystyka tutaj e, ciekawie zmienia pers, pers, perspektywę. E, będę zbierał kolejne części. Natomiast z tej strony mamy jeszcze maskę. Omnibus, tom pierwszy. E, oczywiście będę sięgał po kolejne. Jak widzicie, te komiksy są w folii. Jeszcze ich nie rozpakowałem, jeszcze nie były czytane. E, a obok mam po prostu zbira, kolekcje. Tom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Piąty jest rozpakowany, bo jak go kupiłem, to wam go pokazywałem. Natomiast pozostałe są jeszcze w folii. Eric Powell. No, e, bardzo fajnie, że non-stop komik wystandaryzowało jakby wielkość tego, sposób wydania, bo dobrze się to prezentuje. I przechodzimy półkę niżej. Tu mamy kolejne książki. Szacki od Miłoszewskiego. To jest też książka, którą dostałem w prezencie. Trologia Czarnego Maga. Trzy części od Trudy Canavan. Królowa Zdrajców to jest e, jedna z, nie wiem, czy prequel, czy e, następna część, troszkę się przesunę, e, po tej trylogii Czarnego Maga, nie pamiętam, natomiast e, kupiłem to też za złotówkę w Biedronce. A Peter Ubred, czy tam Vbret, a Malowany Człowiek, tom pierwszy i drugi, bardzo fajna e, fantastyka o demonach, o e, Takim świecie, gdzie ludzie po prostu e, kryją się e, za pomocą specjalnych run, w obszarach, gdzie po prostu mogą być bezpieczni, a demony w nocy wyłażą po to, żeby ich po prostu pożreć i całe ich życie jest. E, Podyktowane tak naprawdę tym, czy mamy dzień, czy noc, czy jest ciemno. To nawet nie chodzi o to, że jest noc, tylko po prostu jak jest ciemno. Jak jest ciemno, to te demony wychodzą. Jak na przykład jest totalnie zasłonięte słońce przez chmury i coś takiego, to też z tego co pamiętam, chyba te demony wyłażą. No i pojawia się ktoś, kto zaczyna z nimi po prostu walczyć. A bardzo fajna historia. Oczywiście ona jest kontynuowana w następnych książkach, których niestety póki co nie mam i się zabieram jak. E, jak to się mówi? Pies do jeża, Do tego, żeby je kupić. No, prędzej czy później to się stanie. Tutaj mamy kolejne historie z Diablo, e, Wojna Grzechu, trzy tomy. Mm, czyli komplet wydany przez wydawnictwo Insignis. E, dalej to jest dla fanów Diablo Metro 2033 i te kolejne tam części tutaj Roberta Schmidta, otchłań wieża i Rize natomiast Krucjata Dzieci tutaj jest inny autor i czerwony wariant to też jest inny autor te dwie książki można czytać niezależnie i mm, Tulio, Apoledo, chyba z tego, co kojarzę, napisał jeszcze jedną książkę w tym uniwersum, ale ona jest podobno bardzo słaba i w ogóle nie jest potrzebna, żeby przeciwdać te dzieci, w związku z czym nawet po nią nie sięgałem. Tony Parson, rzeźnik, to też jakiś kryminał. Tutaj mam bardzo stare moje wydania, hmm, Hobita i włacy Pierścieni, które kupiłem hmm, od wydawnictwa, to jest muza, to jest iskry. Ja nie wiem, czemu taki. W taki sposób, że to iskry by dało, ale e, będąc, nie wiem, w szkole podstawowej ja to kupiłem. Tak czy inaczej, spoko Tolkien w wydaniu Mariski Skibniewskiej jedyny prawidłowy, jaki powinniście mieć. A w tłumaczeniu, przepraszam, Mariski Skibniewskiej. Dziennik wyprawa 1907, dziennik 29, porwanie. Tutaj mamy Fighting Fantasy, czyli Czarnoksiężnik z Ognistej Góry oraz Dom Pełen Zła. To są takie komiksy, książki paragrafowe do samodzielnej gry. Polega to na tym, że na jednej stronie coś tam czytacie, dochodzicie do miejsca, w którym musicie podjąć wybór. To, na co się zdecydujecie, kieruje was do jakiejś kolejnej strony i według tego jakby dzieją się kolejne rzeczy. Później mamy tak jedną pustą półkę. Czyli to jest wolne miejsce na kolejne zdobycze. A tu zejdziemy sobie niżej. A mam nadzieję, że to dobrze widać. Jest tu trochę ciasno, ale niech będzie. No i po kolei mamy Deadpool'a. Mamy tutaj Deadpool'a. To jest Deadpool z Marvel Now. 2, Marvel Now. Dostałem te trzy tomy od. Pawła z kanału Spoiler Included. Wygrałem je po prostu w konkursie. Spoko. Tego Deadpool'a bym mógł zbierać i czytać. Natomiast, no to jest stara historia i ja już stwierdziłem, że nie będę kupował tych kolejnych tomów, chociaż pewnie można je dzisiaj dostać za jakieś tam naście zł za tom. Ale stwierdziłem, że dobra, daruję sobie. Pokolenia. Moon Knight. Vision. Czarna Wdowa. Mockingbird oraz Feniks z Martwych Stanie. To są jednotumówki, one są jeszcze w, praktycznie wszystkie poza Feniksem w foliach. Kupiłem je z myślą o tym, że chcąc poznawać świat Marvela i jego bohaterów poprzez komiksy, a nie przez uniwersum filmowe, to każdy z tych komiksów chciałbym przeczytać. Ja mam za bardzo na to czasu, są inne rzeczy, które mnie bardziej interesują, więc kupiłem je i one sobie czekają na swoją kolej. Konan, barbarzyńca. Życie i śmierć Konana. Bardzo fajne. Jeden i drugi tom. Natomiast Konan, Exodus i inne opowieści nie polecam. Potężna Thor. Tutaj mamy 5 tomów plus niegodny Tor, Czyli to jest Marvel. Marvel Now 2.0. Później mamy Tor Odrodzony. I to już jest Marvel Fresh. Venom. X-Men Czerwoni, Nieśmiertelny Hulk, Spider-Geddon. E, wszystko to mamy e, Marvel Fresh. No i będą kolejne, będę je kupował. Cyberpunk 2077 Trauma Team. Spoko, nawet nawet w porządku e, komiks. No i dlaczego nie kupuję kolejnych? Jak mam płacić te 20 parę złotych za komiks, który nie ma nawet 80 stron? To dziękuję bardzo, e, bo to jest jak Zeszytówka praktycznie, a ja nie mam zamiaru zbierać takich komiksów i jestem rozczarowany sposobem wydawania tego, więc to jest mój sprzeciw wobec takiego nabijania ludzi w butelkę. Batman Hash, część pierwsza i druga to jest oczywiście to wydanie od Egmontu w takiej formie jeszcze starszej. Nie będę tego wyciągał, bo tu. Mi się coś tutaj przewraca. A, a natomiast e, dzisiaj Batman Hash w wydaniu wielkiej kolekcji tam komiksów, coś tam, coś tam, e, mnie nie interesuje, więc takiego nie chciałem. Batman Hash e, New, Noir też nie chciałem, więc e, kupiłem sobie to stare wydanie z drugiej ręki. Tutaj mamy e, dwa tomy Batmana. M, to już jest e, ta nowa seria e, z DC, czyli ich mroczne plany wojna Jokera, za który odpowiada głównie Tynion James Tinion IV. Batman kontra Deathstroke. Chciałem to sprawdzić, kupiłem, w sumie jeszcze nie otworzyłem i tak sobie leży. Batman Detective Comics numer tysięczny, no wypadałoby mieć. Tutaj mamy jeden tom Bradla, to jest ten czwarty. Dostałem go za jako prezent od... Yy, Sklepu internetowego nie przeczytane. Oni mieli jakieś tam duże opóźnienie z wysyłką. W ogóle nie wiem, czy ten sklep jeszcze istnieje, bo chyba to padło. I w ogóle chyba już po prostu nie mają dostępu do komiksów, nie sprzedają komiksów. I przez to, że oni mieli duże opóźnienie, to w ramach zadośćuczynienia dali mi to czwarty tom. Wiecie, taki marketing, którym dajecie czwarty tom komuś, więc może kupić trzy poprzednie i przypadnie mu to do gustu. Nie wiem, no yy, trochę bez sensu. No nie zamierzam tego kupować. Lady Killer od wydawnictwa Scream Comics, a później przechodzimy do miękko mm, komiksów od wydawnictwa Non-Stop Comics, czyli nienawidzę baśniowa, cztery tomy. Zabij albo zgiń. Aha, tutaj Scott Young, świetny, świetny po prostu e, tytuł. Polecam serdecznie. Kupa śmiechu. E, Zabij albo zgiń. E, bardzo ciekawy thriller, e, za który go odpowiadają Ed Brubaker i Shein Phillips. E, później mamy e, Oblivion Song. A, trzy tomy. Zabij albo. E, pff, przepraszam. Coś zabija dzieciaki czyli e, cztery tomy dostępne, już tutaj mamy to, co ostatnio zakupiłem, e, Die, czy tam Die, e, trzy pierwsze tomy, Departament Prawdy, Fear Agent, cztery tomy, pięć póki co tomów, nie wiem czemu je wsadziłem, jakoś taki dziwny sposób, Boże, co ja tu namieszałem, muszę to poukładać. A 5 tomów od. Yy, pięć tomów Deadly Class. Yy, na końcu jest, wbrew naturze, yy, komiks, który nie za bardzo przypadł mi do gustu i Giants, samodzielny, taki, jednotomowy. Yy, komiksik oraz Oko za oko, Kraj Ruin od wydawnictwa Kabum. Też yy, możecie znaleźć film na ten temat na moim kanale. Robimy krótkie cięcie i przechodzimy do następnego regału. No dobra, teraz jesteśmy dosyć wysoko i tutaj mamy, e, idąc od lewej, Toky Ghost od wydawnictwa Nonstop Comics. Dorwa ramireza dwa tomy od Egmontu, jeszcze w folii. Później mamy przepis na zupę dyniową od wydawnictwa Timow. Chłopiec z gór, kultura gniewu, krótkie gadki. Falafel na ostro, Micha Michaela Kiszki. E, dalej Robert Moses, Ukryte Władca Nowego Jorku. E, komiks wydany przez e, jak oni się nazywają? Centrum Architektury. Bardzo fajnie zilustrowany komiks. E, Kong the King, komiks niemy od Timofa. Później mamy płatki, taki komiks też niemy, bardziej dla dzieci, śliczny, zilustrowany Timov. Złoty Berlin od wydawnictwa Marginesy. Lady Mechanica, tom pierwszy, Scream Comics. Blackwood od Scream Comics. Tutaj mamy Passy i Pipera od wydawnictwa Granda. Zakupione z jakiegoś tam, wspieram to chyba, tak? I tam wcześniej pokazywałem Wam znik do tego. Tutaj pamiętam jak... To, mm, to jest taki komiks y, wydany w e, orientacji poziomej przez wydawnictwo Timow od niemieckiego artysty e, pod pseudonimem Flix. E, następnie dwie, trzy mangi e, HP Lovecraft Adaptacja od Tanabe Go, czyli Ogar, Inne na Opowiadania, Nawiedziciel Mroku, Kolor z Innego Wszechświata. Tam w środku znajdziemy jeszcze e, Dagona, świątynie i chyba coś tam jeszcze nie pamiętam. Zagubiona dusza. E, komiks od wydawnictwa Timo. To jest e, kult, biała księga książka poświęcona zespołowi Kult i Kazikowi Staszewskiemu Kazimierzowi Pan Kazimierz. E, bardzo fajna rzecz dostałem to od żony Wiedźmin kompendium e, o świecie gry. Dostałem to od mojej kochanej Teściowej oraz Relax numer 35, magazyn opowieści rysunkowych, który dostałem od Mikołaja z bloga Komiksy. Teraz schodzimy półeczkę niżej, i tutaj, tak już Wam będę pokazywał, tam było wysoko, a tu będzie już mi wygodniej. Yojimbo, początek, tom pierwszy i drugi. Tutaj mamy kolejne komiksy od Timofa i autora pod pseudonimem Flix, czyli Dziewczyny, Bohater, Powiedz Coś. Są stare komiksy, Bohater i Powiedz Coś, jeszcze można kupić dziewczyn oraz tego, co pokazywałem wcześniej, pamiętam, jak już raczej nie kupicie, inaczej jak z rynku wtórnego. Tutaj mamy fantastykę, książki, Księga Zepsucia, tom pierwszy. Marcina Podlewskiego. Niestety póki co autor nie napisał kolejnych części. Bogowie Pustyni, Spiżowy Gniew, Zmierz Bogów, Złote Miasto, Świątynia na Bagnach. Tutaj Michał, Michał Gołkowski. Czyli Fabryka Słów. Schodzimy sobie niżej i tutaj mamy Mangi. Go Nagai Devilman to pierwszy i drugi. Wydanie miękko-okładkowe. Następnie Reaktor 1F Kazuto Tatsuta. Kolejna manga to Utsubora. Asumiko Nakumura. Dalej Ayako, które udało mi się kupić rzutem na taśmę w stacjonarnie w sklepie Jatta Wrocław. A autorem jest Osamu Tezuka. Dwa tomy Kaiju numer 8 od Naoya Matsumoto. Następnie Satoshi Kon przedstawia Skamieniałe Sny, czyli taki zbiorek różnych historii. Dalej mamy detektyw Sasaki, tutaj dwóch autorów, osobny scenariusz i rysunki nie będę wam już czytał, może tego oraz bluefobia i to są trzy tak zwane jednotomówki od Waneko Przechodzimy niżej, a tutaj znajdują się przede wszystkim mangi od wydawnictwa z JPF, czyli Blame 0. Z pod tytułem Noise. Następnie Blame. Sześć tomów podstawowych. su tomu nihei. Jeśli tak się czyta. Tego autora. E, zakupiłem to stosunkowo niedawno. Akira. Wydanie specjalne od wydawnictwa JPF. Tom pierwszy, drugi, trzeci. Czekamy na kolejne. Dalej. Opus Satoshi Kon. Rewelacyjna manga Studia JG. Wydana w takiej jakby zintegrowanej, półtwardej oprawie, trudno dostępny tytuł już obecnie. Trawa od wydawnictwa Centrala, potężny komiks oraz Duna, powieść graficzna, księga pierwsza od wydawnictwa revis Przechodzimy na półeczkę niżej. Tutaj znajduje się seks story, historia seksu od małp do robotów od wydawnictwa Elemental. Jeszcze w folii. Krwawe gody. E, w, wydane w serii Mistrzowie Komiksu. I to jest takie wydanie poszerzone, bo ono zawiera kilkanaście czy nawet tam około 20 dodatkowych stron którego nie ma chyba w tym aktualnie dostępnym wydaniu e, tutaj mamy do ostatniego od wydawnictwa Taurus bardzo fajny e, komiks w klimacie westernu Josephine Clor Clorens e, Waterspoon czyli nikt inny jak Janusz Pawlak odpowiadający za e, Toshiro Dalej mamy Benedykta Schneidera oraz jego komiks pod tytułem Syn, Woda i Ogień. Ciągle czekam, aż ten autor skończy pracę nad drugim tomem, czyli łowcą, który wydała ten pierwszy tytuł, i kolejne powinny zostać wydane przez kulturę gniewu. Niestety, stworzenie jednego komiksu zajmuje temu autorowi tak średnio 10 lat, więc to może, mogę się nie doczekać. Niestety zaczął pracę przy jakiejś tam grze komputerowej i chyba przeszedł po prostu do innej branży. E, sznif. E, bardzo fajny e, tytuł, głównie niemy. E, nie, przepraszam, nie jest głównie niemy, ale e, dużo tutaj jest e, takich niemych fragmentów. A recenzowałem. dalej mamy Pinokia od Winchlusa, e, Zasady Trójek Tomasza Spela, świetnie zilustrowany komiks, genialny. E, Lucky Luka, człowiek który zabił Lucky Luka od Matthew Banhoma. Mickey Zaginiony Ocean. E, tajemniczy kapelusz pana Pinią wydawnictwo Timov. Gipi pewna historia. Tony e, Sandoval, czyli Mrok w Różu, Pieśń o Renarcie, tom pierwszy, Mistrz Fortelli, Joan Svar, e, Mikael Giant, superkomiks też podobny do mm, Roberta Mosesa pod względem ilustracji e, i klimatu, bo to jest ten sam okres w e, Stanach Zjednoczonych. Dalej, piaskowa opowieść od wydawnictwa Timow. Ciekawy wydany komiks, w twardej oprawie. Uwaga, z gumką. Rzadko kiedy coś takiego się zdarza chyba. To jest jedyny komiks, który... Poczekajcie. Jedyny komiks, który mam wydany w taki dziwny sposób. Nasz przyjaciel szatan... Od wydawnictwa Timow, Egipskie Księżniczki, część pierwsza i druga od wydawnictwa Timow. Następnie mamy Millennium, trzy tomy oraz Millennium Saga, trzy tomy od wydawnictwa Egmont. I tutaj znajdują się takie komiksiki, jak to pierwsze to jest Tim i Miki w Krainie Psikusów, od wydawnictwa Ongryz, a tutaj mamy Lil i Put. Pięć części od wydawnictwa Egmont. Są to komiksy, które zostały stworzone dzięki wzięciu udziału przez ich autorów w konkursie Janusza Christy, i w kolejnych latach powstawały, a były to historyjki zebrane gdzieś tam wcześniej z jakiegoś czasopisma. Fantastyce nie pamiętam. Przechodzimy sobie niżej. I tutaj mamy raport de Brodeka. Mamy mroczne sekrety Olimpu. To są od wydawnictwa Mandioka oraz Labirynt, a także ptaszynę od wydawnictwa Centrala oraz Metronom. To jest wydanie z limitowaną okładką. Moim zdaniem, najładniejszą okładką. Z taką stacją kosmiczną. Od wydawnictwa Studio Lane. Teraz sobie przejdziemy tutaj na boczek i będziemy jechać po kolei. Mamy Jonesbo albo Jonesbu, jak to e, chyba prawidłowo należałoby wymawiać, ale ja przyzwyczaiłem się do Jonesbo. Książki, e, kryminały norweskie e, z głównym bohaterem. Komisarzem Harrym Hall, a jak to niektórzy mówią Harem Hule. Dla mnie to zawsze będzie Harry Hall. Polecam sięgnąć, jeśli nie znacie tej serii, nie wiecie co i jak, kupcie sobie "Pancerne serce", przeczytajcie, jak wam się spodoba, dobierzcie po kolei wszystkie. Generalnie nie kupujcie na przykład trzeciego klucza albo pentagramu, bo wejdziecie w środek powiązanych wydarzeń. I popsujecie sobie radość z ich odkrywania. Natomiast Pancerne Serce jest delikatnie powiązane z pierwszym śniegiem, ale nie musicie tego znać, i jak Wam się generalnie ten tytuł spodoba, to bierzcie po kolei. Od Człowieka, Nietoperza możecie się delikatnie odbić, bo jest to początek twórczości tego autora, i tak jeszcze nie do końca bym powiedział, że był zachęcający, ale później to już idzie jak złoto. Tu bodajże do książki pod tytułem Pragnienie, to wszędzie mamy komisarza Harego. Natomiast nóż, syn, krew na śniegu, więcej krwi to są osobne historie. Jeszcze jest taka książka pod tytułem łowcy głów, która też została zekranizowana jest całkiem przyzwoity film na jej podstawie. Ale w związku z tym, że nie wiem, oglądałem ten film, jakoś tak nie ciągnęło mnie do zakupu książki. Śmierć kolekcjonera. A, brakuje mi tutaj jeszcze kilku tytułów. Królestwo i coś tam jeszcze na pewno, nie pamiętam już teraz. A dalej mamy Katarzynę Bondę i cykl z Hubertem Majerem psychologiem śledczym, behawiorystą chyba tak się fachowo to powinno nazywać. Sprawa inny Frank, tylko martwi nie kłamią. Florystka. Te trzy książki wyszły już dosyć dawno temu. Świetnie mi się je czytało. O niebo lepiej pisze pani Katarzyna niż remigiusz Mróz. Natomiast dalej mamy niedawno wydane trzy kolejne tytuły: Nikt nie musi wiedzieć, Klatka dla niewinnych oraz Balwierz. Bardzo fajna. Kolejne części, jakby z tym bohaterem. Czerwony pingwin musi umrzeć, czyli znowu mamy tutaj e, niejakiego śledzia, e, którego już komiksy wcześniej pokazywałem, i no, nauczeni doświadczeniem, e, wszyscy wiemy, że takiego malutkiego czegoś się nie wydaje, tylko trzeba tą, tą objętość zadbać, i już miejmy nadzieję, że część trzecia, która powstaje, będzie. Pokaźniejsza, tak jak ta część druga. A tutaj jeszcze mamy Pakorokę e, w komiksie Dom. Idziemy wyżej. Po kolei e, DC Black Label, Harleen, Batman Przeklęty, Joker Zabójczy Uśmiech, Wonder Woman, Martwa Ziemia i Hellblazer, Wzlot i Upadek. To są trzy tytuły. E, jeszcze jak widzicie, są w folikach. Natomiast e, zastanawiam mnie, co tu się wydarzyło. Czemu tu jest takie logo? Czemu tutaj jest takie logo? Egmont, o co chodzi? Weźcie mi to wyjaśnijcie, bo ja nie kumam tego. Dalej mamy e, DC Deluxe. Najczarniejszą noc. E, Batman Azyl Arkham. Batman e, Szalona Miłość. Inne opowieści. Rok pierwszy. Catumen na tropie Katumen, Omega Man, e, Batman Ego. I idąc dalej, utrzymując się w wydawnictwie DC, czyli Batman zabójczy żart, Luthor od Briana Azarello i Libermeho, Joker, ci sami autorzy świetny komiks, genialna historia. Zresztą Batman zabójczy żart, Luthor to wszystko są super komiksy. Natomiast Batman Trybunał Słów, jak widzicie, jest jeszcze w folii. Dlaczego? No bo cholera nie ma tych dwóch kolejnych tomów można je dostać gdzieś tam z drugiej ręki Egmont już raczej ich nie dodrukuje, no i nie wiem właśnie no, no pewnie go rozpakuję i przeczytam e, natomiast tutaj mamy Desist e, trzy kolejne tomy e, czyli Nieumarli w świecie DC e, Niezniszczalni oraz Nadzieja na końcu świata e, te dwa spoko ten trzeci nie do końca ale to jest taki spin-off serii, więc kolejna część podobno ma być powrotem do tej jakości. Tutaj, Batman Biały Rycerz genialny, jednotomowy komiks. A jak chcecie tą historię pociągnąć dalej, to sięgacie po Batmana Klątwę Białego Rycerza, bo w zasadzie to jest to samo uniwersum, czyli Elsworth stworzony przez Shina Marfiego. I znowu tutaj, znowu takie logo, takie logo. O co chodzi? Nie wiem. Batman Trzech Jokerów, Batman Świat, Batman Budowniczowy Gotham, Batman Imposter, Suicide Squad, Tom Strong, Tom pierwszy i drugi, Szeryf Babilonu od Toma Kinga. A następnie mamy Czarną Orchidę Nila Gaimana, Historie Prawdopodobne Nila Gaimana i zaczyna się Sandman, cztery pierwsze tomy nowej edycji. Dalej. Śpiocha Eda Bakera, Szona Philipsa. Dwutomowe wydanie. Podwodny spawacz od wydawnictwa Kabum. I tutaj na końcu tymczasowo stoi uroczysko Szyszymory Adama Święckiego. Wydane przez Kulturę Gniewu i krótkie gadki. Dalej. Wydawnictwo Egmont Gnat. Dolina, czyli równonoc-wesenna. Tom drugi Kant kontratakuje, czyli przesilenie i tom trzeci, Przyjaciele i wrogowie, czyli żniwa. Nie mam tomu czwartego, nie będę go miał, bo podobno tom czwarty, bodajże Rose, czyli róża jest skokiem na kasę. Ludzie północy, trzy tomy, jakoś tak się dziwnie stało, że pierwszy tom ma logo DC, a drugi i trzeci mają jeszcze stare logo Vertigo. Ale nieważne. V jak Vendetta, Alan Moore i David Lloyd. Następnie Blade Runner, tom pierwszy. Mouse, który tu oczywiście nie będzie stał, tylko na razie sobie takie miejsce znalazł tymczasowo. Z kolekcji Mistrzowie Komiksu Liga Niezwykłych gentlemanów tom pierwszy. Czekam na dodruk tomu drugiego i będę kupował kolejne. Neonomicon. Później mamy rzeźnię numer 5. I tutaj zaczynają się komiksy od wydawnictwa Mucha Comics, czyli Kapitan Ameryka Biały, Daredevil Żółty, Spider-Man Niebieski, Hulk Szary. Pięknie one się prezentują, bardzo fajnie to wygląda, jest to spójne, a potem mamy Rockiego. No i, no dobrze, tu mamy innych autorów, więc ten komiks mógł być inny, ale tak, no jakoś tak dziwnie. Legendy Mrocznego Rycerza. Dalej Miracle Man, niestety na razie tą pierwszy. Ludzie Gniewu, Pusty Człowiek, Cmentarz Bezimiennych. Mamy tutaj Twardziela od Jeffa Lemira. Mamy Spide The Spe Spectacular Spidermana. Serii Czerni, Biel i Krew. Wolverine oraz karnycz. Niebawem powinna pojawić się Elektra. Została już zapowiedziana. Później mamy serię Kryminał, Na razie mam pierwsze cztery tomy. Kolejne na pewno gdzieś tam z czasem uzupełnię. Zaćmienie, też kryminał. Korzenie rodzinne. Dwaj bracia, których wam pokazywałem, recenzowałem. Wchodzimy na półkę wyżej. Tutaj mamy skórę z tysiąca bestii. Tutaj już przechodzimy do wydawnictwa Timów. Ty jesteś kobietą mojego życia, ona kobietą moich snów. Zakazany port od wydawnictwa Mandio, a się tu wkradł, natomiast dalej kontynuujemy Timofa, Hołdy dla Ziemi, Małe Zaćmienia, Ziemia Swoich Synów od Gipiego. Muszę przyspieszyć, bo ten film będzie trwał półtorej godziny. Koleje Losu od Pakoroki, Lapinot i Marchewki z Patagonii, Mroja Press. Już nie wiem, czy to wydawnictwo w ogóle istnieje jeszcze. Will Eisner, tu z jakiegoś powodu... Się odbarwił chyba od słońca. E, czyli umowa z Bogiem, a czy generalnie to jest u, u, trylogia. Umowa z Bogiem, życie na Drops Avenue e, i, i coś tam jeszcze. E, Nowy Jork. Życie w obrazkach oraz sprawa rodzina. Brakuje mi jednego e, komiksu e, Eisnera. Z, jakby z tego cyklu Żyd Fagin i brakuje mi Spirita, którego już no, nie ma i mam nadzieję, że Egmont dodrukuje, e, czy tam no zrobi nowe wydanie. Życie i czasy Charlie'ego Chan, od Sonego Liu, czyli wydawnictwo Mandioka, e, bardzo ładnie wydany komiks. Następnie Pawełek Pinokio również Mandioka i teraz zaczynamy jeszcze trzy mm, tomy od oficyny wydawniczej Tore. Czyli jest to Czarne Jezioro Dylandok, Mater Morbi oraz Mater Dolorosa. Super zilustrowane komiksy, fajne historie. Dylandok naprawdę. Nie, nie znałem tego bohatera. Zobaczyłem pierwsze filmy z nim na kanale Łukasza, co ja patrzę. i będąc na MFC, zobaczyłem ten komiks Mater Morbi. Jak on jest zilustrowany, i że muszę to kupić. Naprawdę nie żałuję. Bardzo fajna historia. Polecam. Kraken od wydawnictwa Taurus. Nie pomylcie go z innym krakenem, który będzie za chwilę od innego wydawnictwa. Dalej mamy Judasza. Kultura gniewu. To są wydania w twardej okładce. Tutaj wpadły nam dwa komiksy od Nonstop Comics, czyli Dune, a Rut, Atrydów, to pierwszy i tą pierwszej, drugi. Geneza od wydawnictwa Kultura Gniewu. Mamy jeszcze Trylogię Nikopola od Egmontu. Miejsca Briana Uda i Ryana Kelly'ego od wydawnictwa komiksowego. Mity Cthulhu, czyli adaptacja Lovecrafta od Brecci. To będzie też dalej. Non-stop comics Duke of Diego, dozorca, później dni, których nie znamy: od Timothy'ego LeBoucher oraz pacjenta. I tutaj mamy drugiego krakena. Tak, tak. Tu był jeden kraken, tutaj jest drugi kraken. To jest zupełnie inny kraken od wydawnictwa Timow. Brando, kultura gniewu, God Country, kabum. Spiderman Historia Życia od Egmontu oraz Wszędzie Biały od wydawnictwa Team of. I idziemy na półeczkę wyżej. To trzeszczy to tak łóżko pod moimi stopami, bo muszę na nim stać, żeby Wam to pokazać. Technokapłani. Wydanie w Integralu, tom pierwszy i drugi. Dalej mamy Nestor Burma, Mgła na moście Tolbiak oraz Ulica Dworcowa 120 Scream. Później Strażnicy Mazery od Studia Lane. Następnie Rycerz Janek od Wydawnictwa Kultura Gniewu. Dalej Dievenbach. E, Benedykta Schneidera. Ten komik został wydany przed synem, którego widzieliście tam wcześniej. Później jest Szninkiel Grzegorza Rosińskiego, Saria od Studia Lane. Pogańskie rządze od Planety Komiksów. Tutaj mamy 300 wydanych chyba przez Egmont. O, to jest komiks w orientacji poziomej, dlatego on jest tutaj usytuowany w taki sposób. Western, Grzegorz Rosiński, Van Ham. Tutaj mamy ciekawą bardzo pozycję Ostatnie dni Stefana Zweiga. Później jest Sat, 6 tomów od Egmontu. Następnie Reszta Świata, postapokaliptyczny komiks od wydawnictwa Stop Comics. Myszka Miki od Egmontu, Kawa Zombo. Fasnach Szpil, Marka Turka. I dalej mamy jeszcze komiksy od Studia Lane, ale oryginalnie to było 2000 AD, e, czyli kompletne świry Dr and Queench, e, balada o Halo Jones, Bezprawie, Witamy w Bedrock, tom pierwszy, e, kiedy tom drugi? Mówcie, kiedy tom drugi, cholera jasno. Opowieści z czasów Kobry, Koriganie, Legion Kroniki oraz Jam jest Legion, Piotruś Pan, Luazela, e, tutaj mamy Gipiego, Wyjątkowe chwile ze sztucznymi brawami, Shangri La, dwa tomy Dążona, Portugalia. Lampa, co ty tu mi robisz? Tak się to prezentuje. No i co? W tym materiale to tyle. Tam są jeszcze jakieś rupieci. W tym materiale to tyle. Ja Wam dziękuję serdecznie. Ach, brakuje tutaj jeszcze dwóch komiksów. Mianowicie nie ma czarnych nenufarów, które pożyczyłem. I nie ma zabić Drozda, które też pożyczyłem. Generalnie nie pożyczam, ale pożyczyłem ojcu, więc wiecie, odda, nie? A jak nie odda, to odkupi. Dobrze, tyle ode mnie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć.